Siemanko wam! To jest pierwszy odcinek z serii Kwadratowe Imperium, na którym będziemy grać w trybie wieloosobowym. Dzisiaj jest ze mną The Master Hubcio. Przywitaj się nam tu pięknie. Witajcie wszyscy drodzy widzowie. Obiecaliśmy serię survivalu, więc jest. Tak, oczywiście. A więc bardzo piękne góry, bardzo piękna lawa, dynia i wszystko. Zima, dżungla. Ładny się teren wygenerował, więc witajcie po prostu. Tak, no i dzisiaj w tych odcinkach, w których będziemy mieli tę serię Kwadratowe Imperium. A on się skończy tak jakoś na walce z liderem lub smokiem. No, może wy, zadecydujecie z kim, a jeżeli nie zadecydujecie, to z liderem. Jak chcecie ze smokiem, to piszcie ze smokiem, to będzie ze smokiem. No i te filmiki będą 10-minutowe, tak jak na moim singlu. Na moim singlu są 10-minutowe. No i myślę, że taki czas wam odpowiada. No to zaczynajmy. Więc zbudowaliśmy się sobie tylko tutaj takie coś, żeby ładnie wyglądało. No to, o nie, no deszcz od razu. Dobra, no to chyba drewno pierwsze, nie? No, ja myślę. Więc rozpoczynajmy grę. O, nawet dostałem tego, osiągnięcie. No to dobrze. Ja sobie osiągnięć w ogóle nie brałem, wiesz? Bo to jest moje nowe konto ze skiną, z premium. No ja też mam osiągnięcie, tylko takie jakieś ucięte. Zdobycie drewna. No to takie jest początkowe, nie? Znaczy pierwsze jest otworzenie ekwipunku tak naprawdę. Tak, dokładnie. Ej, premium kupiliśmy dawno temu. A ile w ogóle kosztuje premium? 19 euro coś tam, nie pamiętam dokładnie. No, coś takiego. Jakoś tak, nie? I będziemy także może grali na serwerze Survival Games razem. Może, nie, to nie jest jeszcze pewne. No, gdzie A jesteś? Więc ja mam 7 drewna. Chodź tutaj, tutaj. Przetworzę je. Tutaj za tym. Oj, wiesz co, powoli będzie się trzeba za jedzenie brać. Czekaj, nie, gdzie ty jesteś? Za tym, co się zaczynaliśmy. Przed tym, przy tym takim, co zbudowaliśmy. Czekaj, ja tam wchodzę. Ja sobie zbudowałem już. Ja mam już patyki. Kupcio, a ty masz minimapkę? Zapomniałem ją sobie wgrać, przepraszam. Ja też zapomniałem. Ja sobie potem, no to sobie potem w przyszłych odcinkach gramy. No. A więc lawa jest, ja pójdę po dynię, bo dynię jest potem bardzo ciężko znaleźć na mapie, więc będziemy mieli farmę dyń, golemy i tego z typu produkcję śniegu z bałwanów będziemy mieli, więc zbierajmy po prostu dynię. Oczywiście. Coś mi się wydaje, że ta seria nam pięknie wyjdzie. Zombie! Jestem zombie! No, jesteś dynia, głupia. Jestem dynia, aha. Ojej, świniak. O, świnie są, właśnie! Nie wiem, dlaczego próbujemy jedzenie. Ja mówię na świnie świniak, nie wiem dlaczego tak. A ja mówię na krowa mandzia. A, no bo to takie skojarzenie jest. Mandzia, takie skojarzenie jest, nie? To oczywiście. Ej, nie lepiej, żebyśmy mówili na świnie Asper? No możemy mówić, tak. Ej, słyszałeś coś tak w tle u mnie? Coś tam. Czekaj chwilę. Słyszałeś u mnie coś w tle? No, coś tam słyszałem. A co to było, dokładnie? Nie wiem, jakieś tajemnicze odgłosy. Ej, dobra, wytniesz to. Nie, gramy dalej. Nie ma się co tutaj wstydzić. Przepraszam, ale to było takie odruchowe, bo mnie siostra na chwilę wolała. No, ej, ja tu jestem na górze. Cześć! Widzisz mnie? No wiem, właśnie ja zbieram tego świnia. Zbieram świnie, matko, co ja powiedziałem. Zabijasz chyba świnie. Zabijam świniaki. Właśnie, dobra, trzeba będzie... Właśnie, ja, ja myślę, że się osiedlimy tam na górze tej góry, bo u nas... Na górze góry ma. No raczej. Proszę was za to widzowie. Na szczycie tej góry, bo u nas chyba taka ładna. No i będziemy mieli pokój w chmurach. No zbudujemy sobie domki osobne, nie? Będzie droga do nas w ogóle. No, dynia tu jest nawet jeszcze. Jeszcze tam są dynie, wiem. Patrzyłem dynie są kiedyś. Bardzo rzadko spotykane w Minecrafcie. Nasiona arbuzy nie są w ogóle spotykane. No, wiesz, arbuzy. Co ci powiem? Dobra, a więc to jest bardzo ładny teren. Nie wiem jak ty, ale ja się osiedlam tutaj. Gdzie? Tutaj, na tej górze. Aha, no dobra. Zobacz, piękne jest, ci powiem. Ej, patrz! Ja mam troszkę lagi. Ej, chodź tutaj na chwilkę za mną. Co tam widzisz jest? Tam tą górę piękną? Tu by się przydało pod ziemią zrobić takie wejście i tam taki most. O, tutaj. Tam. Bo widziałem już daleko tą górę. Tutaj. O, jakieś klatki mam. To tędy. To tędy. Tutaj takie żeby było w górze. I taki tutaj most w górze. Tam jest.
tutaj można się osiedlić. Ej, masz coś Właśnie, do zarcia? myślę. Właśnie mam, ale lepiej chyba wykopać i upiec to, bo będzie lepiej. A więc ja się kopię pod ziemię. To ja tam ja tak myślę, że to będzie do. Ja tam myślę, że to będzie najlepsze, ci powiem. Bo ogólnie to jest takie właśnie najlepsze, żeby upiec mięso, bo ono zadaje więcej tego. I przepraszam na chwilkę, na moment. O Boże. No i co tam? Co tam powiecie nam? Zapraszam was na kanał Chubcia również, bo... No już witam, rzuciłem. Musiałem na chwilkę pójść gdzieś, bo potrzebowałem wody, bo mi zabrakło. Mi się zawsze tak pić chce przy nagraniu, aż się teraz napiję. No ja już tam wpadam w tę dziurę. No a możesz wejść już. Siema, Kenny. Fajnego skina ciebie masz. Ustawię crafting. A jaki jest mój skin według ciebie? No, zajebisty. Ale jak zrobiłeś tego craftinga? Już go mam. Może będzie miał osobnego. Dwa. Bo ja zrobiłem wcześniej. Aha, skiny, nie wiem jak u The Master Hubcia, ale u mnie to raczej będą się zmieniać. U mnie też będą się zmieniać. Zmieniać będą się. A raczej u mnie na początku będą się zmieniać tylko kolor mojego skinu. I włosy mojego skinu się będą zmieniały. Tylko włosy i ubranie się będą zmieniały u mnie. No, u mnie raczej też. Chyba, na razie, że... Chyba, słuchajcie, na razie odcinki pojawią się... Przepraszam, Kenny, że przerywam. Na razie odcinki będą się pojawiały tylko u Kenny'ego, u mnie może w przyszłości też. Bo to jest kwadratowe Imperium sezon pierwszy. Bo będą kilka sezonów, wam powiem. No, ja myślę. O, ale mi coś klatkuje. Tak? Ojeju. Ja mam jakieś lagi mam troszkę. Ja mam FPS-ów. No pieczesz już coś? Ojeju. Fajnie. 20 FPS-ów. Już mam tego. Bo ja już w ogóle nie mam mięska, zjem sobie. No. Ej, masz. Dobra, mam szpul. Chcesz mięska jednego? Masz mięska jeden. Upieczone. Upieczone. Da ci więcej tego. No, mam drugie. Ma chcesz jeszcze drugie? No daj, bo jeszcze mam... Już więcej nie mam steaków, będzie trzeba już iść na górę. No to jakoś damy radę, ale nie wiem czy teraz ja tam... nie będzie czasami ciemno. O, działa, pisarka. Będzie zaraz ciemno, ale ja szybko udam się po świnia. A, zgasł piecyk. To jest grzech. Zagasł piecyk. Świnia. Ciemno o, jest świnia. Jak w dupie jakoś... murzyna. Przychodź tutaj szybko. A, ja się boję. Ja się boję. Ja jeszcze nie jest ciemno, ci powiem. Tak na dworze jeszcze widno jest. W jaskini jest ciemno, dobra, powiem ci. Wchodź tutaj, bo tak, to jest ciemno bardzo. Szczerze. Tam jest ciemno, murzyni grasują tam. Nie strasz mnie. Ej, coś ja tu kopię. Ej, nie, myślałem, że to żelazo. Ja mam 3 na razie tylko stejki. Ja muszę chwilkę stejki uzbierać, poczekaj, bo musimy na całą, musi nam całą, na całą noc tam wystarczyć. Chyba, że bierzesz miecz i ruszamy do boju od razu. Nie, no ja to myślę, że raczej to nie zaczynać z nimi. To jest tylko taka prowizoryczna... Słuchajcie, ten domek pierwszy to jest tylko taki prowizoryczny. Będziemy go oczywiście zmieniali. Będziemy mieli dwa osobne domki. U mnie to chyba będzie taki domek z drewna albo wieża z kobla. Lub nie, albo lepiej z kamiennych cegieł. No, już dużo ja razy... bardzo przepraszam, że tak. Tak, nie, przepraszam, już ci nie przerwę teraz. Musisz mówić. Dużo razy już po prostu graliśmy na tym serwerze. Znaczy, no nie na tym, na innym świecie. No i zastanawiam się, dlaczego ten The Master Hubcia lubi wieże. Dlaczego on wieże cały czas buduje. Właśnie, bardzo lubię wieże, wam powiem, bo kiedyś jak zacząłem budować w Minecrafcie, bo ja grałem od wersji 1.1, bardzo mnie zaciekawiły budowanie takich wież z płytkami, ale to dopiero w późniejszych wersjach, jak doszły płytki i tego typu rzeczy. To bardzo się zaciekawiłem, bo kiedyś zobaczyłem taką budowlę na YouTubie, filmik już jest usunięty dawno z tą wieżą, ale słuchajcie, tak mi się podobało, że... Ej, przyjdź aż... tutaj, bo już zaraz będzie koniec nagrania. Zaraz będzie noc przy okazji. No i koniec nagrania. Zaraz Właśnie i zaraz nagramy kolejny odcinek, wam powiem. No. Jeśli będziecie mieli taką wenę twórczą, no to nagramy, oczywiście. Dlaczego? Oczywiście, że nagramy, a czemu nie? Dobra, mam 9 stejków, idę do ciebie. No już chodź, bo już. Dobra, zabiję ostatnią świnię i idę do ciebie. Okej,
ciemność się robi. Już na Właśnie pewno. ciemność się robi. No już I ciemno, słońce. bo już 10 minut gramy i po prostu 10 minut to jest dzień i noc. Znaczy no, 10 minut? Noc. Jakoś 11 minut trwa dzień, a noc. Ojej, już się bardzo ciemno zrobiło. Ja No muszę to teraz szukać naszego wykopaliska. wchodź. I mam przy okazji 6 drewna zebrałem dla nas. O kurde, gdzie jest nasz dom? Czekaj, ja O, to widzę mam. twój nick, dobra. Gdzie jest to wkopanie? Tutaj. Widzisz mnik? Już wchodzę. No to Już widzę ciebie. Widzę ciebie. No to good, wchodź. Wchodzę. No Zakop... to i Żeby nas... co tam. No już jesteś? Czekaj, I zrobimy weź na coś wsadź do tego piecyka, bo wiesz. Pochodnie zrobię. Pochodnie nam zrobię z węglem. No to dobrze, my się już żegnamy z wami. Właśnie ustawmy się pięknie. No, pięknie się ustawiamy. Ty szmat. Ej, nie. Dobra, spokojnie. Ja ej, dobra, dobra. Ja mam kilo, więc uważaj. No, dobra, no dobra tam. A więc żegnajcie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Jeżeli filmik wam się spodobał, zapraszamy do subskrybowania, łapkowania oraz komentowania. Trzymajcie się, po prostu wam mówię. No, narka wam. Siema, ludzie.